Cześć wszystkim, dzisiaj prezentuję Was Get Ready With Me na koncert The Neighborhood, który był po prostu wspaniały. Nie chciałam Was tutaj zanudzać, więc twarz oraz brwi miałam już zrobione i teraz przechodzimy do cieni. Najpierw wewnętrzny kącik oka nakładam taki biały cień, następnie na całą powiekę nakładam szary cień i na koniec w zewnętrzny kącik oka nakładam czarny cień i to wszystko blenduję. Nie wiem, nie jestem jeszcze ekspertem w tym, wiem, że to nie jest perfekcyjne, ale nadal się uczę, więc bądźcie wyrozumieli. Jeżeli macie jakieś wskazówki dla mnie, to mile właśnie są widziane, więc możecie zostawić je w komentarzach. Na koniec jeszcze na dolną linię rzęs nakładam taki szary cień, nie wiem, żeby to jakoś wszystko ładnie wyglądało. I teraz używam takiego eyelinera, aby zrobić kreskę. Kreska nie różni się od jakichś, nie wiem, moich innych kresek. Tak jeszcze w kąciku oka robię sobie taki, nie wiem, strzałkę taką, że tak powiem. Używam eyelinera, aby podkreślić linię wodną. Teraz używam mojej ulubionej maskary, aby ten makijaż oka już był skończony. Na koniec używam jeszcze pomadki ochronnej i tak wygląda cały makijaż. Przechodząc do włosów, zastanawiałam się, co z nimi zrobić i postanowiłam, że zostawię je takie, jakie mam, naturalne loki, więc używam mojej szczotki Tangled Teaser, żeby je szczesać. Na koniec jeszcze używam takiego sprayu do włosów, żeby moje włosy odświeżyć. Jeżeli chodzi o mój outfit, to mam na sobie bluzkę z Top Shopu, spodnie z Pull&Bear, buty Nike i kurtkę, którą później zobaczycie z Rumuni. I won't tell, just know where.